Cześć moi kochani, oto obiecany specjalny odcinek. Powrót do przeszłości. Dzisiaj mamy środę, ale wy macie teraz piątek. Nagrywam to w środę. Nagrywam to świeżo po nagraniu dla was odcinka na jutro, czyli na wczoraj. Ale tak to jest, słuchajcie, tak to jest. Dlaczego mam tutaj, zapytacie pewnie, dlaczego jest materiał, który nagrałem, będąc może nie w depresji, ale powiedzmy w dołku. Zaraz wam wszystko powiem. Na ten moment jest 235 komentarzy, tak jak wam pisałem w poście w środę. Głupi pociąg. Pisałem wam w poście w środę, że jest 235 komentarzy. Na ten moment tyle jest. I co to jest za materiał? To jest odcinek specjalny dla was. Przeglądam wszystkie komentarze. Może być długi materiał. Widzicie już tutaj 246 plusów, 15 minusów, palicho. 1200 wyświetleń. Przepraszam was, bo jedzie teraz pociąg akurat. Tak wyszło. Przy okazji widzicie pewnie po prawej stronie polecane materiały. Tego gościa nie znam akurat, także spoko. Ale mam w polecanych Brytyjczyka Casper Side. Możecie wejść zobaczyć, świetne ma filmy, naprawdę. Gra w horrory i naprawdę ma świetne reakcje. Ale to jest nieistotne. Dobra, więc tak. Co robimy? Oglądamy komentarze, wasze komentarze oglądamy i dajemy lajki i serduszka. 236 komentarzy, aha, niediegetyczne. Dzięki ci bardzo za komentarz, kolego. Gratuluję tylu subów. Nie będziemy teraz sprawdzać, ile masz. Już zapomniałem, dawno sprawdzałem, ale to nie jest materiał, żeby sprawdzać, czy jest super. Spróbuję się jakoś podnieść. No, już się podniosłem. Przez to, co wypisaliście, to po prostu dostałem powera jak Schwarzenegger. Hej, nie możesz się poddawać. Każdy kiedyś zaczynał i miał takie myśli o sensie tego wszystkiego. Anonek, dziękuję za komentarz. Serduszko już dostałeś? Dostałaś? Nie oglądam wszystkich twoich materiałów, pasty masz przednie. Olej gry, bo jakoś na siłę ta seria jest. Zainwestuj w lepszy mikrofon. No, mam lepszy mikrofon. Znaczy, ciężko jest po prostu podłączyć do laptopa. Nie załamuj się. Patrzcie na to. Nie załamuj się. Jesteśmy z tobą. Nie poddawaj się. Pierwszy raz spotkałem się z fundacją SCP. Atnerun, Turin. Nagrywali ludzie, nagrywają ludzie SCP, ale ja jestem jednym youtuberem, który nagrywa jakby od A do Z, czyli po prostu od SCP-001 po kolei. Oj, tam ma się czego martwić, tak trochę do głowy ci dało. No uwierz mi, Karol, że dało mi do głowy. Mordo, jesteśmy z tobą, dzięki ci wielkie. Ja chętnie bym oglądał filmiki na YouTube, ale póki co nie mam czasu na to. Spoko, ziomek. Szczerze mam to samo, tylko mam o wiele mniej subów od ciebie. Po prostu mam 3 widzów, reszta marła byli tylko na jednej serii. Podniesiesz się, ziomek, spoko. Rób wszystko, co uważasz za słuszne, dzięki bardzo. Nie poddawaj się, proszę, no. Z takimi widzami jak wy, to nie ma opcji, żebym się poddał. Nie mam czasu, ale staram się oglądać, słuchać. Oglądam twoje materiały od bardzo dawna, od tak dawno, że nie pamiętam, czy na twoim kanale zacząłem przygodę z Creepypastami, czy może Azergothila. Azergothil to był mój idol. Ktoś mi kiedyś napisał, że jestem lepszy niż Azergothil. Smuci mnie fakt twojego załamania. No, dziękuję bardzo. Naprawdę. Przydałby się jakaś przerwa, od której Wena wróci. Motywacja sama wróci. A już chyba wróciła. Deprecha, no cóż, no zdarza się. Kuli kobiet to najczęściej chyba, co? I mam być szczery, nie oglądam Ciebie zbyt często, za chwilę zobaczymy ten komentarz. Dasz sobie radę, nie poddawaj się, rób swoje. Widzicie to? Popatrzcie te komentarze. Zresztą, jak widać to niewiele, ale ja na pewno będę. Może zacznę czytać jakieś książki albo kryminalne powieści na faktach. Nie mogę, jeżeli jest łamane prawo autorskie. Takie małe kanały jak twój ja lubię, więc się trzymaj i rób co chcesz. Nikt nie ma tyle widzów co subów. No właśnie, masz rację kolego. Nie usuwaj gier. Okej. Paranormalne najlepsze. No, będziesz miał materiał jutro, czyli miałeś wczoraj. Jesteśmy. Nie podawaj się stary. Widzowie cię nie oglądają, to dlaczego mają to oglądać? Aha, to jest... jesteś tym... trolem, którego zbanowałem. Dziękuję bardzo. Nie rozumiem, mam 14k subów, Marwina KPS, ja cię kojarzę, subujesz mnie dziewczyna już od długiego czasu. Szambo wyjebało, ostatni taki zajęcie się mnie zjechało, bo znowu to szambo, co jest ważne, nie podpiję żadnego paktu, który byś musiał do robienia czegokolwiek, no właśnie. Ale ja taki jestem, wiesz, no, co zrobić. Lubię słuchać creepypasta u ciebie, dzięki bardzo. Wydajesz się być podobnie zgorzkniałe do mnie. Mój powód jest taki, że szukam odwzajemnionej szczerej miłości, której jak do tej pory nie było mi dane poznać tej jedynej kobiety. Ale kolego, słuchaj, to jest tak, że ja po prostu próbuję z wieloma dziewczynami. Nie wychodzi najczęściej. Samara Morgan, drink. Nie podawaj się stary. Też jest mi ciężko, też jest ci ciężko, ale to trzeba wytrwać. Staram się, no z takimi widzami jak wy to się staram, oglądam prawie każdy twój materiał, ale sorry przy takich akcjach z użaleniem się martwy z pewnymi kamerą, cześć, on sub, spoko. Twoja sprawa kolego. Nie wiem co napisać. Tu jestem z tobą, jesteśmy z tobą. Pierwszy baba, to wszystko usunie zbanowany. Nie podoba się, spadaj. Wychodzą ci gameplay z horrorków, no. Niestety, słuchaj kolego, to nie jest kanał do horrorów. Nie jesteś gównianym lektorem. To jest UNODOS, to, że gry, które nagrywasz są po prostu niepopularne. No, wiesz co, przede wszystkim to nie jest kanał do gier. Już powiedziałem o tym, że to nie jest kanał do gier. No i po prostu i tak, no... Content nie pasuje do mnie, no właśnie, bo to jest kanał do materiałów audio. Będzie dobrze, nie załamuj się, proszę, jesteśmy z tobą. Ingram Alastream, przepraszam bardzo, dzięki ci bardzo, że podesłałaś mi pastę, która jest do tej pory na kanale. Przepraszam was za to, że nie czytam całych komentarzy, ale po prostu nie chcę, żeby materiał miał, kurde, godzinę czasu, nie? Lesandi, jestem z tobą już ponad 2 lata. Bardzo ci dziękuję, kolego. Seba 25Ra. Sława Jaruszewska, słucham creepypasta od paru lat w temacie, siedzę mimo tego, że kończę już studia, słucham tylko 3 kanałów, gdyż jestem wybredna co do głosu lektora. Creepypasta.pl nie znam, chyba że ci chodzi o Polish Creepypasta, to tak, Mystery TV i ja. Idealnie nadaje klimat mój głos, dzięki ci bardzo. Subskrybentką jestem twoją, lubię słuchać twojego głosu, bardzo mi przyjemną dla ucha barwę. Mło. Dzięki bardzo, ale twoja wymowa jest bardzo wyraźna. Staram się dykcję mieć taką, jak powinien mieć lektor. Co do lektora, to masz najlepszy głos na YouTubie, no. Dzięki ci wielkie. Anon zawsze oglądam, jebać te suby, co z tego, czy jest 1000, czy tam 10 000 martwych, skoro jest tak dużo żywych. No jest dużo żywych, naprawdę, jesteś stałym widzem. Wiem o tym, chłopie, wiem, bo już widziałem, komentowałeś. Kurwa, chłopie, ty mnie nie pierdol, tylko się kurwa nie poddawaj. Dalej jesteśmy z tobą. Trzymaj się ziomek, kimkolwiek jesteś. Jestem lektorem. Dobry wieczór, sam nigdy nie prowadziłem kanału, ale nie wiem, że szanuję, szczerze szanuję każdego lektora, bo mam odwagę gadać do patyka na kablu. Wystawiajcie na krytykę. Ja się trollami nie przejmuję, a krytykę, konstruktywną krytykę przyjmuję. Oj, suby, zrobię malafaka, zacząłem ostatnio wstawać dobrze, gdzie słuchaj, jak napisałem przy okazji jakieś strategie, czy to na czatę, na Discordzie, zawsze to było. No. Straszysz ludzi swoim głosem, napięcia potrafisz nakręcić. Dzięki, ziomek. Nie chodzi o treści, patrz czy twoją dykcję. Myślę, że po prostu chodzi o jakąś jakość audio, gdzie nie możesz być konkurencyjny z takim Mystery TV. Wiem o tym, no nie stać mnie na sprzęt, sorry. Nie krzycz do mikrofonu. Nie będę krzyczał. Przykro mi to słyszeć. Może ci nie będzie już przykro, bo już są materiały. Wczoraj, już paranormalne. Jutro, czyli wczoraj. Może zrobić drugi kanał na gry. Wiesz co, kolego, zastanawiałem się nad tym, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo miałbym tam... pewnie jakieś suby by były, tak, ale... Tak, tu... Tutaj pasty, tutaj... Nie podoba mi się to. Stary, przyszedłem na ten kanał jakiś czas temu. Fakt, film audio mnie tutaj uroczyły. Masz super głos. Dzięki ci bardzo. Dzięki ci bardzo. Już dużo osób mi to mówiło, ale doceniam każdy taki komentarz. Mordka, jakiś umierasz, ma bardzo wiele wieczorów. Mówię ci, nie poddawaj się. No, nie będę się poddawał, spoko. Ja cię oglądam często. Główne materiały growe. Materiały mało mnie interesują, ale... Growe? Co to jest growe? Kurde. Nie wiem. SCP i pasty lubię posłuchać. Trzymaj się, dzięki. Z tymi grami to są niepotrzebne, no dokładnie. Z czasem się wybijesz. Spokojnie, ziomek. Mamy jeszcze dużo czasu. Bardzo bytwo... Szarości. Szczerość chyba. Że za złego lektora wypełnić rozumiem, bo sama często mam wrażenie, że moje rysunki anime są kiepskie, że zawodzę znajomych. Jeżeli komuś się to podoba, jeżeli ci gada, że jest to dobre, takie jak powinno być, to nie powinno się tym przejmować. Ktoś, jeżeli ci powie tak, jeżeli ci powie jedna osoba, że jest dobre, druga, trzecia, to już wiesz, że jest dobre. Lub co chcesz, ale zbędnym wypiarkiem nie jesteś. Dzięki ci. Stary, nie pierdol, jesteś jednym z najlepszych gości, które nagrywają SCP. Dziękuję bardzo, Adhaku. Adhak. Wszystkiego możesz robić po prostu live i nie zapisywać materiałów. No tak, żebyś wiedział, że jestem. Kilem do komentarza. Jakiś inny materiał chyba. Wojciech Jurga, nie mam dużo czasu na napisanie czegoś więcej, ale naprawdę muszę napisać tak. Jestem regularnym słuchaczem. Jesteś świetnym lektorem. Dzięki ci bardzo. Michał Zieliński, Lesandi, w tym materiale powiedziałeś to, co myślisz. Nie poddawaj się, jestem z tobą. Jesteś moim ulubionym lektorem. Dzięki ci bardzo, ziomek. Stary, nie poddawaj się. Rób to, co robisz, bo tworzysz zajebisty content. Wielkie ci dzięki. Trzymaj się, nie mamy sobie takich głupot. Lesandi, nie użalę się tak. Trzymaj się, młody, nagrywaj dalej. Jak będziesz potrzebował pomocy technicznej, daj znać. Spoko, dzięki, ziomek. Wcale nie jest gównowarte, jesteś zajebistym lektorem. Dzięki bardzo. Gry zostaw, nie są aż takie złe. Dla wielu liczy się jakość rozgrywki, a nie grafiki. No ale... Jak to wygląda, to jak wygląda. Cierpnąca skóra. Azergothil, Polish Creepypasta, Bukcerzyk, Liter Creepy. Teraz Lesandi, wszyscy wielcy tego półświata odchodzą do lamusa. Ja nie odchodzę, ziomek. Głos zapas masz świetny, nie podawaj się, odpocznij sobie. Już sobie odpocząłem. Jesteś zniszczony tamtą panią, no... Niestety. Lesandi, lubię twoje pasty, są dobrze poryte. Zależy, jak się coś dobierze. Sorry, jestem trochę martwym subem, ale od czerwca po prostu wyleciałem do Stanów pracować. Spoko, nie chodzi o takie suby, tylko ktoś po prostu zakłada konto tylko po to, żeby mi dać suba. Bardzo martwe suby wzięło się z nudzenia się tematem, no... Wszystko jest dużo warte, wiele osób nie komentuje, ale będę zapartym tchem, spoko. Nie mam się, nie będę się łamał, zrobić sobie wakacje, no już sobie zrobiłem. Chociaż nie wiadomo jak to będzie, bo może być tak, że nagram coś, nagrałem wczoraj, jutro wrzucę materiał, czyli wczoraj wrzucę materiał, wrzucę wczoraj materiał, wrzucę. Potem mogę znowu mieć przerwę, nie możesz się przejmować, stary, nie przejmuję się, spoko. Nie poddawaj się, Lesandi, przepraszam, jesteś świetny, nie załamuj się, trzymaj się, po prostu rób co lubisz. Chłopaku, ogarnij się, nie piernicz, nawet jeśli słuchacie 10 osób, to warto dla nich trwać, no. Klimatyczne pasty i bardzo dobry, mroczny głos. Że przyda ci chwila odpoczynku od kanału, to nieprawda, masz ciekawy kanał. Mam jedynym takim wektorem, którego oglądam na bieżąco i nie zamierzam przestawać. Dzięki ci, gościu. Nie jestem martwym subem. Bardzo podoba mi się twoja czytanka. Dzięki bardzo. Słucham creepypasta po roku, trudno się przebić do tego, co jest na bieżąco, jest dobrze, a będzie lepiej, oby. Nie łam się. Lesandi, głowa do góry, chłopie. Dzięki. Ja jestem pewien, że ten klimat, ten roczny, brudny klimat idealny na content. Wystarczy spojrzeć na wyświetlenia. Twoi widzowie zdecydowanie wolą creepypasty. Ja wiem o tym. Fundacja SCP też. Nie, przecinek to powinien być. Błagam cię, nie poddawaj się. Nie jestem jednym z martwych subów. Bardzo dobrze, dzięki. Bardzo cię lubię, często słucham twoich past oraz SCP. Warto? Zapraszam. Ja jestem widzem, uważam, że twoje materiały są świetne, masz idealny głos do bycia lektorem. Dzięki, Kruk. Rób co robiłeś, bo to jest bardzo dobre i klimatyczne. Creepypasty masz zajebiste. Dodaję komentarz, żeby dać znać, że nie jestem martwym sub. Nie musiałaś. Spoko. Wcale nie jesteś najgorszy. No. Może i nie. Radzę ci przemyśleć content kanału, może dodaj jakąś nową serię lub kanał taki jak chcesz, ale nie będzie gier. Już dosyć gier. Dobrze, że te Insanity skończyłem, już kurde nie muszę grać w to, już nie będę grać więcej. Ja tam lubię posłuchać twoich filmów do gier. Odpocznij sobie i nie martw się nami. No, chyba warto się martwić, bo jesteście najważniejsi na tym kanale. Bardzo mi się podobają, są świetnie zrobione, dzięki. Wiem, twoje SCP lektorstwa, ale nie gram o creepypast. Warto by było, żebyś zaczął. Pewien rodzaj kryzysu, no. Załóż nowy kanał, po co? Nie mów mi, że nie lubisz ziemniaków. Spróbuj się zakręcić koło Polish Creepypasta. Albo Mystery TV, może współpraca coś zmienić. Co ty? Ja jestem solo. To nie jest gówno warte. Dzięki tobie zacząłem słuchać creepypast. Nie poddawaj się. Dostajesz łapkę w dół, bo chcesz odejść. A, pokaż więcej. Fajna odskocznia. Gierki. No, ale chyba gier już nie będzie. Niestety. Chyba, że inny kanał zrobię. Pasty SCP robisz naprawdę świetne. Ja jestem tylko dla past. Słuchaj, swoim goście, duże zmęczenie, no... Trzymaj się, wierzę w ciebie, jesteś zarobisty, tylko bez takiego biadolenia, proszę nagrywaj, to ci sprawia przyjemność. Dasz radę, dopóki masz chociaż małą liczbę subów w stylu 500 czy 1000, stary, nie martw się, rób co chcesz, może... Mnie nie obchodzi jakość, tylko jak się starasz. Nowy kanał może zrobisz, może kiedyś, uwielbiam pastę na twoim kanale. Słuchajcie, sorry, naprawdę, że przyspieszyłem, ale po prostu za długo już to trwa. Pozdrawiam was wszystkich, każdego jednego, który rzucił komentarz. Naprawdę, jestem z tobą od pół roku. Słucham wszystkich po kolei pas. Moje wiedzy sobie dopiero się na twoich filmach. I dobrze, o to chodzi właśnie. Jesteś super lektorem, masz klimatyczny głos. Jeszcze niektórzy żyją. Nie łam się, ziomeczku. Też myślę, że to nie jest kanał do gier, bo to nie jest kanał do gier. Już to mówiłem. Też. Jesteśmy z tobą, nie poddawaj się. Dzięki. Ciężko powiedzieć, ile nas jest. Parę tysięcy może być. Jesteś naprawdę spoczko, dzięki. W wakacje zawsze jest przestój. No, jest, ale nie skuli kobiet. Lubię twoje historie, to bardzo creepypasty w twoim wykonaniu są wspaniałe. Dzięki bardzo. Skoro chcesz mieć więcej subów, aktywów na kanale, to zamiast się na samą musisz się nakrywać lepiej. No. Jestem oglądany, nie jest tak źle, głowa do góry, jestem, słucham, doceniam i lubię. Wytrzymaliśmy twoich SCP, Lesandi, proszę nie odchodź. Proszę nie odchodź, spokojnie odejdę. Nie załamuj się, subuję cię od dłuższego czasu. Jezu, przecież masz taki cudowny głos. Och, dziękuję ci. Dziewczyno, nie łam się, robisz bardzo dobrą robotę. Nie załamuj się, jesteśmy z tobą. jestem stary, trzymaj się, nie uwinij się tak. Zajebiste materiały robisz. Witam serdecznie z tej strony. Nie martwy widz. Twoje pasty są najlepsze, dzięki. Jestem żywy i jestem z tobą. Boże stary, nie załamuj się, będzie dobrze, lubię się słuchać. Po drugiej stronie też coś podobnego przychodziło. No! 59 minut temu. Nie poddawaj się. Mi się podobają twoje gameplay, nie usuwaj ich. Dobrze, nie usunę gier, ale nagrywać już nie będę. Nie na tym kanale. Dość tego. Nie poddawaj się. Gościu, masz zajebisty głos. Nie przestawaj robić tego, co kochasz. No. Nie uciekaj z YouTube'a, nie ma takiej opcji. Jesteśmy z tobą, Lesandi, nie usuwaj kanału. Daj go mi. No, żartujesz chyba. Trzymaj się, nie łam się nowej creepypasty. Jesteśmy i... Idziemy do ciebie. Jesteś taki prawdziwy, to się ceni. Słuchajcie. Słuchajcie. Za długo to trwa. Czytam, staram się czytać wszystkie wasze komentarze. Wszystkie są podobne. Naprawdę. Za długo ten materiał już trwa. Wybaczcie mi, naprawdę pozdrawiam wszystkich widzów, którzy komentowali. Czytałem wasze komentarze na... Spróbuj zagadać Azergothil, stwórzcie pastę. No. Nie głupi pomysł, Szymon Pawlik, nie głupi pomysł. W sumie szłoby zagadać do niego, on był kiedyś moim idolem. Słuchajcie, czytam wasze komentarze na głos, ale myślę, że to nie ma sensu dłużej. Czytam komentarze teraz wasze, nie będę czytać tego na głos, bo to nie ma sensu. Wszyscy jak jeden mąż jesteście teraz na materiale. Naprawdę. Za dużo już. No, ja wam wszystkim bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Tylko jebnij barana w ścianę. Dobrze, spoko. Trollu. Nie chcę po prostu wszystkiego czytać, bo materiał będzie trwał godzinę czasu, tylko chcę wam po prostu teraz pokazać, ile was naprawdę jest. I to by było w sumie na tyle. To jest koniec. To jest koniec. Większość waszych komentarzy była podobna. Bardzo wam wszystkim, każdemu jednemu czy każdej jednej osobie dziękuję bardzo za to, że wrzuciliście komentarz, daliście mi dużo wsparcia, naprawdę nie zostawię was, na pewno, tego możecie być pewni. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, to był odcinek specjalny. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, bo jeżeli tak, to sorry. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Na razie.